sobotę, 2 kwietnia. O godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z księdzem biskupem Janem Chrapkiem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. A teraz konkretnie z biskupem Janem Chrapkiem. Witamy serdecznie w studio. Przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Witamy księdza biskupa i dziękujemy za przybycie do studia. Możecie Państwo do nas dzwonić. Jest Wielka Sobota. Ci wszyscy widzowie Warszawy, którzy nas w tej chwili oglądają na żywo, mogą dzwonić do księdza biskupa, pytać o to wszystko, co dotyczy świąt, o to wszystko, co dotyczy życia katolickiego w naszym kraju. Ksiądz Jan biskup Chrapek jest ordynariuszem, biskupem pomocniczym dokładnie diecezji drohiczyńskiej, jest wykładowcą Akademii Teologii Katolickiej i Wydziału Dziennikarstwa, z wykształcenia reżyser filmowy. Pracował we Włoszech w stacji telewizyjnej, zna się doskonale na telewizji, jest doktorem socjologii, zna się na tym, co Kościół zwykł nazywać środkami społecznej komunikacji. Ksiądz biskup Chrapek przybył do nas po to, ażebyśmy rozmawiali w dniu świątecznym. Księże biskupie, dzisiaj święcony. Co to właściwie jest święcenie? Czym jest woda święcona? Do czego święcenie służy? Ten piękny obrzęd święcenia pokarmu w Wielką Sobotę jest bardzo dawny. Bierze się z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to modlili się chrześcijanie, a potem spożywali wspólną agapę i przynosili z sobą pożywienie. I potem przed tym pożywieniem błogosławili, święcili. I od tamtego czasu to pochodzi, z tym, że powoli jakby w różnych rejonach świata i kościoła zanikało, w Polsce ten piękny zwyczaj pozostał. Można święcić dewocjonalia, można święcić domy, ogień, żywność. Co jeszcze można święcić i po co się święci? Co to święcenie obiektowi święconemu daje? No, można święcić człowieka, można święcić także samochody, jak też inne urządzenia. Przede wszystkim w akcie święcenia czegoś wyraża się jakby chęć, czy wola, czy pragnienie oddania tej rzeczy, czy osoby Bogu, który jest świętością. Czy w święceniu jest element magii i czy doktryna Kościoła katolickiego na magiczność się godzi? Nie ma w święceniach tego elementu, który nazywamy magią, lecz oczywiście może być wtedy, kiedy bardzo podchodzimy tak magicznie. Natomiast w samym pragnieniu Kościoła nie ma niczego z magii, jest chęć po prostu nadania czegoś głębszego i Kościół na magię się nie godzi, natomiast godzi się na święcenia. 20 79 11, 20 57 53, czekamy na Państwa telefon. Jakie ma ksiądz biskup wspomnienia związane ze świętami, którymi mógłby się z nami podzielić? Pierwsze to jeszcze z domu rodzinnego. Miałem bardzo daleko do kościoła, około 7 kilometrów przez las i przypominam sobie, jak nosiłem święconkę i to było wielkie, niezwykłe wrażenie dla mnie. A drugie to z Afryki, kiedy już jako generał mojego zakonu byłem na wizytacji w kraju nad Równikiem, w Zairze. I tam właśnie przeżywałem z moimi współbraćmi zupełnie odmienny rodzaj świąt ze strony zewnętrznej, bowiem palmy, bowiem taniec i taka spontaniczność. I to mi jakby te palmy afrykańskie niesione w rękach tańczących murzynów trochę przypominały tamten rozgardiasz, który mógł towarzyszyć świętom jerozolimskim. Na początku było słowo. Chrześcijaństwo jest kulturą przekazu. Czy komunikowanie w znaczeniu informatycznym i w znaczeniu sakramentalnym to przypadkowa zbieżność nazw? Nie jest przypadkową zbieżnością nazw, bowiem komunikowanie słowne powinno zawsze prowadzić, o ile ono jest oczywiście komunikowaniem, do spotkania osobowego, na przykład z drugim człowiekiem, albo z Bogiem, który się dokonuje poprzez sakramenty. A więc komunikowanie słowne jest czymś, co doprowadza do tej komunii, jaka w sakramentach występuje. Ponoć przez telewizor czy przez radio nie można udzielić sakramentu, a czy przez telewizor i przez
przez radio komunikować można? W sensie właśnie informatycznym na pewno tak. Niestety bardzo rzadko komunikujemy, bardzo często po prostu pouczamy. Ja myślę, że jeżeli byśmy dobrze rozumieli naturę mediów współczesnych, język i gramatykę, jakimi one się posługują, prawdopodobnie potrafilibyśmy bardziej komunikować siebie samych, własne doświadczenia, tęsknoty, a może także zagubienia. Czy katolicki komunikat o Bogu jest jednostronny, dwustronny czy wielostronny? Czy to rozmowa, czy ciągle jednak objawianie przez klerków prawd laikatowi? O nie, to byłby straszny obraz Kościoła, gdyby to polegało na tym, że klerki próbują tam o Panu Bogu mówić. Oczywiście to jest obowiązek tych, którzy są osobami duchownymi, ale Bóg objawia się poprzez różne formy, objawia się w zdarzeniach, objawił się w Słowie Biblijnym i jest to bardzo wielostronne. Czasem Bóg w tragedii czyjegoś smutku się objawia, a także objawia się w zakochaniu. Jak odbiera ksiądz biskup filmowanie Biblii i uczynienie z niej takiej wielkiej, epickiej księgi pełnej wątków do działalności choćby reżyserów filmowych? No, ja sam próbowałem z panem Brylem kiedyś napisać scenariusz i kilka odcinków z tego powstało, filmów rysunkowych Ewangelii. Osobiście uważam, że Biblia jest bardzo, jakby księgą bardzo filmową i można filmować pod jednym warunkiem, czy też z jednym założeniem. Mianowicie, żeby nie próbować pokazywać treści biblijnych jako treści przeszłych, jako pewnej historii, bajki, lecz pokazywać, że jest to ciągle żyjące słowo. Jest tu określony zabieg potrzebny, ale na ten temat moglibyśmy następną wspaniałą dyskusję poprowadzić, może już nie w Wielką Sobotę. Jak się rozumie dzisiaj rolę katolickiej hierarchii? Na czym polegają szczególne obowiązki biskupa i całego episkopatu? Och, to jest bardzo ważne pytanie, o które dzisiaj, które wielu stawia. Ja myślę, że przede wszystkim, ja tak pojmuję, może to w formie świadectwa powiem, moją rolę jako biskupa to jest człowieka, który z całą pokorą próbuje odgadywać tęsknoty, jakie ludzie noszą w swoich sercach, przybliżać im prawdę, która może owe tęsknoty wypełnić, czyli prawdy Boże. Przybliżać człowiekowi Boga, który żyje ciągle i objawia. Natomiast konferencja episkopatu jakiegokolwiek kraju, w tym także Polski, to jest instytucja, która ma koordynować pracę Kościoła, poszczególnych biskupów. Królestwo moje nie jest z tego świata, a jednak katolicy bardziej od innych chrześcijan rozwinęli struktury doczesnej władzy. No, to trzeba było bardzo przeanalizować, bowiem żaden z kościołów chrześcijańskich poza prawosławiem nie jest liczbowo tak wielki, więc ta obecność w różnych krajach, w różnych kulturach wymaga także strukturalnej obecności, ale przecież człowiek to nie ciało, ale także dusza. A mimo że jest duszą, ludzka myśl, ona wymaga duchem, ona wymaga jednak materii, atramentu, kartki, czasem nawet kawałka bardzo pięknego marmuru, a czasem uśmiechu aktorki. Jakimi kwalifikacjami trzeba się wykazać dla awansowania w hierarchii kościelnej? Czy biskupie mitry, kardynalskie kapelusze i pastorały otrzymują pobożniejsi, ci, którym bliżej do Boga, czy układniejsi, ci, co się lepiej dogadują z ludźmi? Wie pan co, to bardzo trudne pytanie. Ja sądzę, żeby trzeba było to Ojcu Świętemu postawić i nuncjuszowi, ale to tak ad hoc panu chciałem odpowiedzieć, natomiast sądzę, że po pierwsze, nikt nie za tym, gdyby ktoś tego chciał, to prawdopodobnie by nie został przez Ojca Świętego mianowany. Jest bardzo wiele cech, na które się zwraca uwagę przy wybieraniu kandydata. Przede wszystkim jego osobowość, powinien być człowiekiem otwartym, poszukującym, człowiekiem, który potrafi z ludźmi się dogadać, umie uszanować, a jednocześnie dobrze wykształconym, no i na pewno także pobożnym. 20 79 11, 20 57 53, pierwszy telewizor się dodzwonił. Słuchamy. Dzień dobry. Halo? Proszę bardzo. Halo, słyszymy się. Chciałam zapytać, dlaczego religia katolicka opuściła drugie przykazanie, ponieważ według drugiej księgi mojżeszowej, 20 rozdział, 4 werset, to przykazanie brzmi: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek,
co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Dlaczego w religii katolickiej nie ma tego przykazania? Nie, jest ono trochę inaczej sformułowane, ale w samej istocie jest to samo. Nie jest tak biblijnie, tak jak to pani przeczytała z drugiej z księgi Pisma Świętego, ale jest zupełnie podobnie. To znaczy pani sobie chyba zdaje sprawę, ponieważ z tak bardzo wielką znawstwem go postawiła, mianowicie tu chodziło o to, aby naród wybrany nie wpadł w te zwyczaje, które były obecne u pogan, mianowicie, że oddawali zewnętrznie bożkom wyrażonym w takich formach cześć. Natomiast w religii izraelskiej, chodziło, żydowskiej, chodziło o to, aby zachować wierność oddawania czci Bogu, który jakby przekracza materialny wymiar. I w Kościele katolickim bardzo się na to zwraca uwagę. Oczywiście są obrazy, są także rzeźby, ale ciągle się podkreśla w nauczaniu, że nie one są przedmiotem czci, one są ikoną właśnie Boga samego, czy też Jego świętych. Ikoną, czyli czymś, co przypominają. Co zostanie po sztuce naszego wieku, zdaniem księdza biskupa? I druga część pytania, czy Kościół chce być mecenasem sztuki? I jak dalece? Ja myślę, że po sztuce naszego wieku pozostanie smętek rozczarowań i doświadczenie jakiegoś takiego nieudacznego pogubienia. Tak się boję. Natomiast czy Kościół powinien być? Tak, uważam, że powinien. Powinien razem z innymi instytucjami. Oczywiście w średniowieczu był bardziej, ponieważ inne instytucje mniej w tym względzie były obecne. Czy Kościół jest instytucją demokratyczną, gwarantuje prawa większości, czy dba o to, by ci, którzy są w mniejszości, nie byli dyskryminowani? Nie, Kościół jest hierarchiczną instytucją, która posiada bardzo w zewnętrznych wymiarach bardzo dużo demokracji, zupełnie inaczej rozumianej niż ta polityczna. Mianowicie są na przykład bardzo demokratycznymi instytucjami, są zakony, bardzo demokratycznymi są różnego typu stowarzyszenia. Kościół z natury swej musi się zajmować człowiekiem, a więc także tym, który jest w mniejszości i który potrzebuje obrony. Jeżeli tylko obrony potrzebuje, to także. W okresie stanu wojennego Kościół Polski zaznał największej chyba słodyczy, niepodzielnego panowania nad naszymi duszami. Dlaczego w tej chwili chciałby współrządzić naszym społecznym organizmem? Po co Kościołowi konkordat? Ja się boję, że to jest uproszczenie. Ja nie sądzę, że Kościół Polski chciałby rządzić czy współrządzić. Tak zewnętrznie bardzo często wygląda, bowiem szereg instytucji, które się demokratyzują, bardzo chciałyby widzieć księdza, który błogosławi, zwłaszcza na początku. Natomiast w samym pragnieniu, mogę to powiedzieć, że na każdej konferencji Episkopatu o tym sobie mówimy, w samym pragnieniu Kościół nie chciałby uczestniczyć sensu stricto we władzy. Natomiast konkordat to jest międzynarodowa umowa, która zabezpiecza wierzącym określone prawa, jak też państw reguluje obowiązki, jakie wierzący mają wobec państwa. To nie jest tylko jednostronna sprawa. Kto jest stroną konkordatu? Mówi się o tym, że stroną jest Stolica Apostolska. Inni jednak powiadają, że w podpisywaniu konkordatu występowali wyłącznie biskupi z naszego polskiego episkopatu. Nie, stroną w konkordacie były dwie strony. Strona watykańska i strona rządu polskiego. Stronę watykańską reprezentowali nuncjusz apostolski, który przecież nawet nie ma polskiego obywatelstwa. Znaczy ma obywatelstwo, ale w tym momencie nim się nie posługuje. Oraz dobrani biskupi polscy. Ale to wcale oni w tym momencie byli jakby członkami tego podmiotu międzynarodowego, jakim jest Stolica Apostolska. Także ów zarzut jest śmieszny. Przecież zdarza się w różnego typu podobnych instytucjach prawa międzynarodowego, że także po prostu
przedstawiciele narodu zainteresowanego daną umową są obecni i reprezentują podmiot prawa międzynarodowego. Wśród krytykowanych zapisów konkordatu pojawia się zarzut stawiania Kościoła katolickiego ponad innymi religiami. Chodzi o prawo wstępu duchownych katolickich do zakładów opieki prowadzonych przez różnowierców bez zgody ich dyrektorów. Czy w dobie ekumenizmu Kościół katolicki rości sobie prawa do szczególnego traktowania w społeczeństwie, którego większość jest katolicka? Nie, ja myślę, że jeżeli się doskonale rozumie, czy dobrze rozumie konkordat, to wie się, że to jest najbardziej ekumeniczny dokument, bowiem oczywiście to jest umowa między państwem a Stolicą Apostolską, a więc Kościołem katolickim, no bo trudno, żeby w imieniu innych wyznań Kościół katolicki mógł podpisywać umowy. Natomiast zakłada konkordat, żeby w sposób analogiczny traktować inne wyznania, a więc analogicznie, żeby przedstawiciele innych wyznań mogli być obecni w mediach, w szkołach, czy też na przykład w szpitalach. 2079 11, 2057 53. Witamy Państwa. Kolejne pytanie. Halo? Halo? Bardzo trudno. Prosimy bardzo. Czy pan lub pani nas słyszą? Halo? Tak? O, prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam, moje nazwisko Fabrzewski, Tomasz. Mam do księdza biskupa takie pytanie. Jak ksiądz biskup by się ustosunkował do takiej sprawy finansowej między wiernymi a klerem? Jak to jest uporządkowane? Konkretnie mi chodzi o opłatę za pogrzeby. Według mnie podejrzewam, że to nie powinny być pobierane. Nie, dziękuję. Bardzo ważne pytanie, tak. Po prostu jak się reguluje rachunki między księdzem a wiernym, te rzeczy, które idą kopertami, te rzeczy, które są uznaniowe. Oczywiście pytanie bardzo ważne i ostatnio bardzo demagogicznie pokazywane. Z zasady za posługi są ofiary. Oczywiście czasem zdarza się, że w przypadkach takich, o jakich wspomniał nasz rozmówca, a więc pogrzebu, jakiś duchowny zażąda zbyt wygórowaną ofiarę, ale normalnie regulowane są na zasadzie ofiar. To znaczy, jeżeli ktoś może, a są przypadki, w których się udziela sakramentów, czy na przykład pogrzebu, zupełnie za darmo, bo na przykład jeżeli to będzie człowiek biedny, więc i tu jest, no trudno w kościele. A czy hierarchia, te tak zwane zwyczajowe ofiary w jakikolwiek sposób kontroluje i jednak przyprowadza księży proboszczów do porządku? Tak, oczywiście w czasie wizytacji biskupiej sprawdza się dokładnie rachunki, natomiast jeżeli są przypadki, w których wyraźnie jest naruszony jakaś forma dobrego wyczucia, bo tu trudno powiedzieć, to wtedy oczywiście. Ja miałem przypadek nie tak dawno, kiedy zwróciłem księdzu proboszczowi uwagę na to, że w przypadku pogrzebu poprosił zbyt dużą ofiarę. Oczywiście najpierw sprawdziłem, czy to była prawda, bo to nie zawsze to, że ktoś o tym powie, jest prawdą. Dziękuję. Kolejne pytanie. Halo? Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, niech będzie pochwalony. Księże biskupie, ja chciałbym się dowiedzieć, post obowiązuje od Wielkiego Piątku i do kiedy? Czy Wielka Sobota? Czy po poświęceniu? Więc tak, w polskiej tradycji także Wielka Sobota jest postem, chociaż sensu stricto według tradycji Kościoła ten post dzisiaj nie jest konieczny, ale dlaczego ta tradycja polska jest tak godna szacunku i dlaczego w wielu krajach jest ona zachowywana? Przede wszystkim dlatego, że już u początku chrześcijaństwa właśnie w Wigilię jakichś ważnych świąt ludzie zachowywali post w ten sposób, przygotowując się duchowo do jakiegoś bardzo głębokiego przeżycia tajemnicy danego święta. Stąd jest wielka zachęta, prośba, kto może, niech post zachowa. Niekoniecznie ten ścisły, to znaczy, żeby tylko jeden posiłek dziennie, ale właśnie zwłaszcza post od pokarmów mięsnych. Mówiliśmy o cmentarzach, mówiliśmy o pochówkach. Chciałem zapytać jeszcze a propos konkordatu. Podobno jego podpisanie ma sprawić, że na cmentarzach katolickich nie będzie obowiązywał przepis obowiązujący gdzie indziej o niechowaniu osób w tym samym grobie przed upływem lat 20. Ja zapytam
pytam z drugiej strony, czy Kościół katolicki w ogóle dopuszcza, ażeby w grobie, w którym kogoś pochowano jeszcze innego, czy można po prostu spokój zmarłych naruszać? Nie, w Kościele katolickim oczywiście podkreśla się niezwykle ważną rzecz, jaką jest szacunek do zmarłych, i ów szacunek do zmarłych jest, powiedziałbym, pewnym znakiem zewnętrznym kultury i wrażliwości ludów poszczególnych czy narodów, i kiedy się obserwuje poszczególne ludy czy narody, to zauważa się ten wielki szacunek, i Kościół ten szacunek jakby przyjął za swój. Możliwość pochowania w tym samym grobie po czasie, kiedy już nie ma doczesnych szczątek zmarłego, jest, istnieje, natomiast trzeba zachować bardzo daleki szacunek dla doczesnych szczątków zmarłego. 2079 11 20 57 53. Witamy kolejnego telesłuchacza. Halo? Niech będzie pochwalony jego imię. Na wieki wieków, amen. Mam takie pytanie. Jest papież, który jest ciężko chory, nie może spełniać swoich obowiązków. Czy konklawe następne zbiera się i wybiera papieża, który może spełniać swoje obowiązki? Tak zwanie, czy może być dwóch papieży? Tak, bardzo ważne pytanie pan postawił. Otóż papież, gdyby był bardzo ciężko chory, składa zrzeczenie i wtedy może zwołane być konklawę i wybrać nowego papieża. Mówi się o tym, oczywiście nie ma na to dowodów, że Paweł VI podobno napisał w testamencie właśnie taką formułę zrzeczenia, gdyby znalazł się w sytuacji zdrowotnej bardzo ciężkiej, prosił swojego kapelana, podobno, żeby tenże przedstawił gremium kardynałów jego zrzeczenie się i żeby powołano nowe konklawę, w którym wybrano by papieża. Teoretycznie taka możliwość istnieje, ale teologowie mówią tak, że jeżeli się rozumie papieństwo jako ojcostwo, papież to ojciec wszystkich wierzących, wobec powyższego nawet ciężko chory papież powinien być obecny, powinien pełnić swoją funkcję, a synowie i córki wierzący tego starego, niedołężnego i niepotrafiącego może zewnętrznie rządzić wielką instytucją Kościoła, żeby jednak otaczali go wielką czcią. Są dwie teorie, ale teoretycznie jest możliwe takie zrzeczenie, o którym pan wspomniał. Mówiliśmy o wielkim znaczeniu dla pochówku i całości grobu. Skąd się wziął kult i sztuka wielkanocnych grobów? Tak, to jest przede wszystkim ten kult jest najbardziej taki żywotny w Polsce, gdzie indziej trochę zaniknął ostatnimi czasy, ale to się bierze ze średniowiecznych misteriów, kiedy zarówno bożonarodzeniowych, jak i wielkanocnych, w których chciano w sposób najbardziej realny przeżyć całą tajemnicę paschalną, a więc na przykład we Włoszech jest bardzo piękny zwyczaj, Wielki Piątek, w różnych strojach idą ulicami, jest Weronika, jest Łotr, Judasz. Na przykład bardzo piękne są w Anglii zwyczaje, kiedy różne wyznania na ulicach miast odprawiają drogę krzyżową. Równie interesujący, wywodzący się ze średniowiecza jest zwyczaj w Portugalii, jak też w Hiszpanii. Więc to jest jakaś pozostałość religijnych tęsknot ludzi średniowiecza. W jednym ze swoich tekstów powiada Wasza Ekscelencja, iż bez druku nie byłoby protestantyzmu. Czy doba informatyki zaowocuje kolejną wielką herezją, czy może przeciwnie, ułatwić odnalezienie wspólnego języka między chrześcijanami? No, to zdanie, które pan tu przytoczył z mojej publikacji, ja wziąłem od McLuhana. Nie chciałbym być posądzany, że jestem takim uczonym człowiekiem. Jestem zwyczajnym, szarym biskupem, który się kiedyś tam trochę reżyserii uczył. Natomiast McLuhan tak mówił i pokazywał dlaczego. Ja sądzę, że na pewno właśnie współczesna informatyka będzie mieć technologię komunikowania ogromny wpływ. Na przykład ja uważam, że rozpad komunizmu jest także owocem współczesnych technologii, choćby nawet wideokasety, alternatywny sposób komunikowania. Myślę, że także będzie mieć duży wpływ na formułę istnienia i działania Kościoła, i o tym bardzo często dyskutujemy i mówimy. Jak ocenia ksiądz biskup stopień dostępu Kościoła polskiego do środków społecznej komunikacji? Czy Radio Maria zostało skrzywdzone przez Krajową Radę i na czym ta krzywda polega? No, Kościół w Polsce to nie tylko hierarchia, to ludzie wierzący. Myślę, że
Ciągle jakby szukamy jakiegoś modus vivendi po czasach, kiedy nie mogło być w telewizji państwowej obecności Kościoła. Dzisiaj ta obecność jest możliwa i myślę, że powinniśmy walczyć, czy prosić, czy zabiegać o to, aby wszystkie programy były wartościami religijnymi, humanistycznymi przesiąknięte. Radio Maria nie zostało chyba skrzywdzone. Ja głęboko wierzę, zresztą jestem w komisji, która rozmawia z Krajową Radą, że jeszcze otrzyma potrzebne częstotliwości po to, aby służyć wszystkim Polakom tego radia słuchającym. Kolejne pytanie od telewidza. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja miałbym takie pytanie. W jaki sposób ksiądz nakłoniłby dzieci i młodzież do chodzenia do kościoła? Jest to bardzo, bardzo ciekawe pytanie i bardzo trudne. Ja bym przede wszystkim starał się zaprzyjaźnić z dziećmi. Pracowałem kiedyś w Warszawie duszpastersko i próbowałem po prostu jakby ukazać im piękno i poprzez właśnie relacje przyjaźni, ale sądzę, że dzieci, które oczywiście jakby z natury swojej wolą coś, co jest bardzo takie zewnętrzne, potrzebują jakiegoś takiego wsparcia i stąd rodzice powinni zachęcać, w jaki sposób powinni zachęcać, przede wszystkim w ten sposób, żeby ukazywali wartość tego wszystkiego, co w Kościele się dzieje, a z drugiej strony razem z duszpasterzami powinni troszczyć się, aby te nabożeństwa, w których uczestniczą dzieci, były dostosowane w swojej zewnętrznej formie do mentalności i do wrażliwości dzieci. W strukturze telewizji publicznej istnieje katolickie okienko, pewnie też zachęcające do chodzenia do kościoła. Czy zasada takich okienek jest słuszna? Komu poza katolikom i prezydentowi jeszcze należałoby takie okienka dać, a kto powinien sobie własną telewizję budować? Ja sądzę, proszę pana, że w telewizji publicznej takie okienko powinno być. W różnych krajach różnie obecność kościoła się rozwiązuje, na przykład w Holandii jest specjalny kanał, a w innych krajach są okienka. Uważam, że powinny być okienka, jak też powinna być troska o to, aby były obecne wartości chrześcijańskie, humanistyczne. A czy okienka nie rozbiją i nie zanudzą telewizji, jak zażądają inne kościoły, jak zażąda pan prezydent, burmistrz? Tak, ale za chwilę będziemy mieć bardzo dużo alternatywnych telewizji, także tu się tego nie boję i raczej uważam, że różne kanały będą bardzo zabiegać o to, żeby kościoły były obecne. A jak już o tych kanałach mowach, jak ocenia ksiądz biskup działalność Krajowej Rady i jakie nadzieje wiąże ze sobą Ryszarda Bendera, jej nowego przewodniczącego? No, ja z podziwem patrzę na Krajową Radę, wielokrotnie z nimi się spotykałem i rozmawiałem w ramach naszych spotkań z konferencją Episkopatu, jakie Krajowa Rada miała. No cóż, są że pan Bender jako dotychczasowy członek będzie prowadził nadal to wszystko, co zapoczątkował jej przewodniczący pan Markiewicz w duchu zgodnym z oczekiwaniami, jak też w duchu przepisów prawa, jakimi Krajowa Rada się powołuje. Nie sądzę, że będzie rewolucja, bowiem każda rewolucja raczej ścina głowy i niszczy kwiaty. A czy każdy ma prawo do telewizji, czy raczej dobro eteru powinno być reglamentowane? Ja uważam, że powinno być reglamentowane. Trzeba by było przede wszystkim tym, którzy do tego są przygotowani i mają możliwości. 2079.11, 2757.53, ale czy jest pytanie? Jest pytanie, które dotyczy znowu młodzieży. Pyta ktoś z naszych widzów o to właśnie, czy młodzież powinna oglądać media, czy media mają wpływ na no, ja myślę, że tak. Przede wszystkim sama technologia, sama natura mediów kształtuje wrażliwość, sposób postrzegania świata przez ludzi młodych. Czy powinni oglądać? Powinni oglądać, ale jakąś taką normalną, powiedzmy, stawkę czasową. Jeżeli by się non-stop spędzało czas przed kolorowym ekranem, oglądając zakonserwowane dzieła sztuki w formie puszek filmowych czy telewizyjnych, to wtedy na pewno to wpłynęłoby ogromnie negatywnie. Ja uważam, że dla pełnego rozwoju osobowości, także tu moglibyśmy wejść w neurofizjologię, dla pełnego rozwoju ludzkiej wrażliwości, ludzkiego mózgu jest potrzebna równowaga w postaci lektury, czyli czytania. Bardzo bym się bał ludzi, którzy całą swoją edukację na obrazkach zdobywają. Czy Kościół powinien współpracować z władzą?
Kościół i władza służą temu samemu człowiekowi, a więc w aspekcie, jeżeli jest potrzebne to do służby człowiekowi, tak. Natomiast Kościół nie chce i nie powinien wchodzić w to, co jest takim typowym zabiegiem politycznym władzy. A czy Kościół chce mieć wpływ na to, kto rządzi? Czy na przykład jest dopuszczalne, by zambony wypowiadać się na temat kandydatów na posłów bądź na radnych w poszczególnych regionach? Myśmy w ostatnim komunikacie w czerwcu powiedzieli bardzo wyraźnie, że Kościół jako sakrum, jako pewien budynek nie powinien być miejscem agitacji politycznych. Natomiast każdy kapłan jest członkiem społeczeństwa i ma prawo do politycznych opcji. I jeżeli prywatnie czy w innych momentach swojego życia daną opinię wyrazi, to nie jest to jakieś przestępstwo. Bardzo się boję tych, którzy kapłanom odbierają prawa. Natomiast na ambonie nie powinien tego czynić, ponieważ ambona jest miejscem głoszenia Chrystusa, Odkupiciela, a nie propagandy politycznej. I już ostatnie pytanie. Mówi się o tym, że a szkoda, bardzo ostatnie czas płynie szybko. Mówi się, że na odzyskaniu niepodległości społeczeństwo straciło. Jak to wygląda z punktu widzenia diecezji księdza biskupa? Jak ocenia ksiądz biskup nastroje ludzi? Czy mają po co pracować i czy jest jaką wszczepiać im nadzieję? No ja jestem na wschodzie Polski wśród ludności rolniczej. Ludzie są bardzo zawiedzeni i bardzo negatywnie nastawieni. Teraz zwłaszcza dlatego, że mieli bardzo dużo obiecanek, z których nic nie zostało albo prawie nic spełnione. I poza tym myślę, że jakby został przyhamowany proces uodpowiedzialniania lokalnych społeczności poprzez na przykład oddawanie części władzy czy odpowiedzialności środowiskom lokalnym. I stąd raczej jest bardzo negatywne nastawienie do sprawujących teraz władzę. A więc życzmy sobie, żeby to nastawienie w tym okresie świątecznym i również w całym nadchodzącym roku się zmieniało, żebyśmy mieli nadzieję. A teraz świątecznie. A teraz świątecznie, księże biskupie, bardzo byśmy prosili o poświęcenie naszych jajek, poświęcenie naszej żywności. A ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są w studio, wszystkich, którzy są w naszej redakcji na przełamanie się jajkiem. Bardzo proszę księdza. Ja też bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę z telewidzami Warszawy, z państwem. Dziękuję tutaj miłym kamerzystom. No i wszystkim teraz pobłogosławię pokarmy, które tutaj są na stole. Prosimy bardzo. Chodźcie tutaj. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nim do wspólnego stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu. Pobłogosław ten chleb i wszystkie pokarmy tutaj będące na tym stole, pobłogosław mięso, wędlinę, jajka, aby to wszystko nam i naszemu zdrowiu służyło. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. To teraz możemy się po... Zapraszam wszystkich do przełamania się jajkiem. Państwu już bardzo serdecznie dziękuję. Składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. No i oczywiście zapraszam w przyszłym tygodniu na A teraz konkretnie z wicemarszałkiem z Sejmu Aleksandrem Małachowskim. A więc 9 kwietnia w sobotę można dzwonić do pana Aleksandra Małachowskiego. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, błogosławionych świąt życzę.